Drodzy ogrodnicy, jak widzicie, przede mną leżą nasionka wybranych odmian ogórków. Druga połowa kwietnia jest to czas, gdy można już w warunkach domowych zacząć robić co? Rozsadę tych oto warzyw. No i tutaj wysypałem sobie nasionka z tych opakowań i zwróćcie uwagę, jak bardzo się różnią. Tutaj są zwykłe nasionka, tutaj są otoczkowane, a tutaj są zaprawione. Jak wiecie doskonale, nie ma na ten moment zapraw chemicznych dla ogrodników. Te wszystkie zaprawy, otoczki są z substratów naturalnych. No i właśnie, i teraz będę wysiewał sobie te odmiany. Tutaj już mam przygotowane doniczki. Pamiętajcie, dyniowate, jakiekolwiek by nie były, nienawidzą pikowania. Wobec tego do ich siewu, do tworzenia rozsady, wybierajmy większe doniczki. Te mają średnicę 11 cm. No i swobodnie w tych większych doniczkach roślinki będą ładnie rosły do momentu wsadzania ich w grunt. A jak wiecie doskonale, dyniowate wsadzamy wtedy, kiedy nie ma już ryzyka przymrozków. Raz jest to połowa maja, innym razem jest to druga połowa maja po tak zwanej zimnej zośce. Różnie to w niektóre lata bywa. No i nie ukrywajmy też, w niektóre lata jest i tak, że pogoda jest tak kiepska wiosną, że ogórki wysadzamy na zewnątrz, czy też siejemy wprost do gruntu dopiero na początku czerwca. Tak się zdarza. Popatrzcie, tutaj mam doniczki wypełnione uniwersalną ziemią ogrodniczą. Taką my stosujemy. No i teraz co robimy? Robimy otworek. Zwykle my siejemy ogórki w takich doniczkach na głębokość około 2 cm. No i na przykład weźmiemy sobie te otoczkowane nasionka. Pyk. Jedno. Pyk. Drugie. Możecie oczywiście zrobić tutaj trzeci jeszcze otworek z racji tego, że ta doniczka jest dość duża. No i wyżej później jedną siewkę usuniecie. Pamiętajcie także, że trzeba ładnie je, prawda, przyklepać glebą. Dobrze jest jeszcze podlać z góry. To jest po prostu banalnie proste. No i ustawiamy w ciepłym miejscu, oczywiście nasłonecznionym, żeby młodziutka siewka po wyjściu zaraz nam nie wybijała w kierunku słońca. No i oczywiście tutaj jeszcze dajmy etykietkę, żebyśmy wiedzieli, co jest. Tutaj posiałem oczywiście ogórka, jak się to mówi, w postaci suchego nasiona, ale pamiętajcie, że możecie także nasiona ogórków nieco przyspieszyć poprzez ich podkiełkowanie na wilgotnej, choćby bibułce. I wtedy będziecie mieć bardzo, bardzo szybko wschody. O, i kolejny ogórek jest posiany, oznaczony. Jest to banalnie proste. Mija 4 dni od wsadzenia podkiełkowanych nasionek ogórka do gleby. No i można zobaczyć, że mamy już pełnię praktycznie wschodów. No i teraz takie ogóreczki muszą być oczywiście w miejscu widnym, w miejscu ciepłym. No i regularnie trzeba pamiętać o ich podlewaniu. Drodzy ogrodnicy, mija drugi tydzień od siewu nasion ogórka i popatrzcie, jak wyglądają nasze sadzonki. Pięknie się rozwinęły, jak możecie zobaczyć. Mają rozwinięty pierwszy liść właściwy, te dwa to są liścienie, ich nie liczymy. Tu jest liść właściwy pierwszy, idzie liść właściwy drugi. No i słuchajcie, gdyby teraz warunki pogodowe były korzystne, to jak najbardziej takie sadzoneczki możemy przesadzić już do miejsca docelowej uprawy. Na przykład w grunt do nieogrzewanego tunelu bądź szklarenki. Ale z racji tego, że mamy dopiero początek maja, pamiętajcie, że dyniowate wsadzamy zwykle w takie nieogrzewane miejsca dopiero po
ryzyku przymrozków, czyli zwykle jest to druga połowa maja. Do tego czasu, czyli mamy jeszcze 2 tygodnie, te sadzonki będą jeszcze większe. I tutaj, jak możecie zobaczyć, to jest efekt 2 tygodni. Dlatego też tak bardzo Was zachęcamy, nie siejcie dyniowatych zbyt wcześnie, ponieważ później będziecie mieć bardzo długie pędy, wiotkie pędy i co Wy zrobicie z takimi sadzonkami na parapetach okiennych? Naprawdę, kwiecień, a dokładniej druga połowa kwietnia jest dobrym momentem, żeby dopiero wysiewać dyniowate. Naprawdę będziecie dzięki temu mieć dobrą, zdrową sadzonkę. I tutaj popatrzcie, na liściach nie widać żadnych plam. Jeżeli uprawiacie dyniowate na parapetach okiennych i podlewacie je z góry bądź zraszacie, zwłaszcza w ciągu dnia, kiedy jest silna operacja słoneczna, to często na tych liściach dyniowatych tworzą się takie jasne plamy. Jest to skutek upalenia liści przez przechodzące przez kropelki promienie słoneczne. My, jak widzicie, mamy piękną sadzonkę, ponieważ podlewamy ją od dołu. Super się, prawda, to sprawdza. Także widzicie, że produkcja rozsady ogórka jest bardzo, bardzo prosta. No i teraz na koniec, ponieważ już tak naprawdę jest to koniec tego materiału związanego, jak przygotować własną rozsadę, jeszcze ważna informacja. Takie sadzoneczki, a widzicie, mamy po 2 roślinki, wsadzamy w całości do gleby bez, prawda, rozdzielania korzeni. Wyciągamy delikatnie później wszystko z takiej doniczki, przenosimy w grunt, no i słuchajcie, i to ma ładnie rosnąć. I jeszcze ważny element, którego nie możecie pominąć. Rozsadę wszystkich roślin, które uprawiacie w domach, trzeba hartować, a w szczególności dyniowate. W warunkach domowych mają takie bardzo dobre warunki do rozwoju, bo jest ciepło. Więc jakby trafiły na zewnątrz, gdzie są duże skoki temperatur między dniem a nocą, wówczas bardzo szybko by Wam po prostu zżółkły. Kilka dni zatem przeznaczcie na hartowanie roślin. Jak ono wygląda, jak się przeprowadza, o tym piszemy na naszym portalu www.diomb.pl. Wpiszcie sobie w lupkę hartowanie roślin, wyskoczy Wam tekst dotyczący tej ważnej czynności. Pozdrawiamy serdecznie, no i życzymy Wam wspaniałych plonów przy uprawie ogórków.